Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Renegat i ja witam was w moim kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w Week. Tak, to będzie drugi odcinek. Przede wszystkim na sam początek chciałbym was przeprosić za pierwszy. Za co dokładnie chciałem przeprosić? Za to, że ten odcinek nie zacząłem tak, jak powinienem. A co znaczy, że nie zacząłem tak, jak powinienem? Po prostu zaczynając jakąś serię, ja mam po prostu problemy, żeby ten odcinek wyszedł tak, jak ja sobie tego chcę. W zdecydowanie większości rzeczy nie powiedziałem, zdecydowanie to, co powiedziałem, to powiedziałem w taki sposób, że mnie się w ogóle zrozumieć nie da, że ja przekręcałem co drugie słowo totalnie, żeby się zająkał po parę razy. I cóż, i na sam początek, może zróbmy sobie coś takiego. Załóżmy, że ten drugi odcinek z Week będzie tym pierwszym. Tak, drugi będzie pierwszym. I można powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek z Week na tym kanale, że się już tak wyrażę. No i cóż, na sam początek... Jeżeli chodzi ogółem o moje odczucia w Week, o samą fabułę i o tej opowieści, o tej historii, to ja powiem wam po prostu teraz w skrócie, bo oczywiście zapomniałem tego powiedzieć, a przynajmniej nie powiedziałem tak, jak to trzeba było zrobić. No i cóż, no jeżeli chodzi ogółem o ten lasek, jak mówię, w tym lasku był domek, kiedyś tam ten dom po prostu spłonął, kilka rodzin z dziećmi i po prostu ci rodzice w tym pożarze zginęli. Nie wiadomo dokładnie, co się stało dokładnie. Czy pożar został wywołany przez kogoś, czy było to celowe działanie, czy ktoś po prostu, nie wiem, jakiś podpalacz sobie postanowił się zabawić, albo po prostu sam się ogień zapruszył. Cóż, tego nie wiadomo. W każdym razie rodzice zginęli, tych dzieciaków, ale ciał tych dzieciaków nie znaleziono, nigdy ich nie znaleziono. I tak naprawdę tu się zaczyna już taka dyskusja, co się z tymi dziećmi kompletnie stało, bo być może one też właśnie w tym pożarze zginęły. No ale właśnie, ciał nigdy nie odnaleziono i to jest właśnie podstawa. No i tak naprawdę o tej grze chodzi, że my musimy przed nimi uciekać, musimy przetrwać do 6, godzina po godzinie, i my musimy przed nimi uciekać. I tak naprawdę nie wiemy, czy my uciekamy przed duchami tych dzieci, czy po prostu uciekamy, bo one są po prostu takie materialne, czyli one wyglądają bardziej jak zombie niż jak duchy. No w każdym razie nie ma już się co w to zagłębiać. Nie wiem, jakie tam wasze zdanie na ten temat by było, bo moje jest takie, no że raczej no do zombie by one przypasowywały. I cóż, jeżeli chodzi o dzieci w horrorkach, dzieci zawsze stanowiła taką zaporę, bez znaczenia, czy mogłeś mieć w horrorze, nie wiem, jakiegoś potwora brzydkiego, wstrętnego, nie wiadomo jak strasznego, ale dzieci w takich grach, to jest po prostu cudo. Cudo w sensie, że po prostu to jest straszne, no jak, nie wiadomo czemu, no ja bym się w nocy bardziej przestraszył usłysząc płacz dziecka niż na przykład ryk jakiejś bestii. No tak jest prawda, po prostu dzieci w horrorkach są jakoś... emanują przerażeniem po prostu, no także się, tak się mogę po prostu wyrazić o tym. No i tak jest moje zdanie, nie wiem jak wasze jest, jeżeli chodzi o zarówno o gry, jak i filmy na przykład. I dobra, no i my sobie może zacznijmy. Pierwsza godzinka, oczywiście poprzednio żeśmy zrobili północ. Mamy dwie rzeczy, trzecią to ja zrobię kiedyś jak będę miał czas. Teraz sobie przejdziemy do drugiego odcinka, bo już trwa 4 minuty to moje gadanie. Continue. Pierwsza godzina, zaczynamy. No i my jesteśmy tutaj na obozowisku i nasi przyjaciele postanowiliśmy sobie zagrać w grę pod tytułem Week. Wait. Someone actually lives up there? What are they, like 1000 years old? Here's $2 for a new padlock. Can I go now? Jak widzicie, mamy tutaj nowe archiwa i nową fotografię. I my mamy tutaj w menu taką możliwość sobie wejść do takiej jakby szafy i możemy sobie tam te wszystkie pierdoły pooglądać, ale to też również raczej przedstawię wam na sam koniec serii. Jedziemy dalej, jest godzina pierwsza, 1 AM. No i nasi przyjaciele zostawili nas, postanowiliśmy sobie zagrać, bierzemy tą świecę oczywiście. Tutaj już widzę drugi rysunek i co my tu będziemy mieć?
Stay away from here. Boże, nie mam koncepcji teraz totalnie w głosie, ale musimy szukać świeczki. Stay away. Czyli odejdź od niej, uciekaj od niej, coś w tym stylu, no mniej więcej. Mi się tu nic nie świeci. Już tutaj słyszę jakieś... Kurka wodna. Idziemy sobie spokojnie dróżką. Bez strefcu, o już widzę świeczkę. Na spokojnie, tu się nie ma co śpieszyć, ja wiem, że zaraz mi coś wyskoczy. To było dziwne. Nie wyrzucaj mi tego. Po co mi zapałkę? No błagam cię. Już mogłeś od świecy odpalić, bo właśnie to chciałem zrobić. Nie wiem, czemu on zapalił. Coś za nami idzie. A nie, to są chyba nasze kroki, dobra. Jak mówię, postanowiliśmy sobie zagrać Wick, czyli przetrwać. Już mnie przeteleportowało. To nie było śmieszne. I tak naprawdę tutaj się pojawia z każdym kolejnym, z każdą kolejną godziną, z każdym kolejnym poziomem się pojawia nam kolejne utrudnienie w postaci właśnie kolejnego z tych dzieciaków. Zaraz naprawdę mi coś wyskoczy. Ja cały czas się tego obawiam, ale wiem, że zaraz to się stanie. Ja najprawdopodobniej mogę zaraz krzyknąć, bo już mi się zdarzyło. No, musimy uciekać od niej. Tak. Nie, ona się tam, ten, przy tym tych. O kurczę, nie mogę już biec. Czy ona mnie złapie? No mi by się przydało teraz wejść do... podpal to. Tak? Wyrzuć, wyrzuć. I to sobie weź. Dobra. 3, 2, 1. No nie wyskoczył mi, no kurde mole. A coś go już długo nie ma. Musimy uważać, musimy zawsze być w świetle, bo jeżeli będziemy w ciemności, to te ataki ich będą po prostu częstsze. A ja tutaj zawału naprawdę nie chcę dostać. Ja cały czas Jezus ma! Właśnie tego strzeża z nimi właśnie wyskoczy ten jumpscare. I to jest chyba najstraszniejsze w tej grze. I niby oni są, nawet z grafiki nie są przerażające, ale jak ci taki wyskoczy w tej masce, to po prostu można się posrać. Ale ja muszę spokojnie, bo już mi serce bije. Tam była świeczka. Tutaj mam autobus. Tutaj Lilian. I z każdym kolejnym, to są bodajże, tak, i Tim. Czyli z każdą kolejną godziną nam się pojawiają kolejne imiona wyryte na tych obiciach. Gdzieś tu była świecka, tutaj. Świecka, tak. Podpal ją. Cyk, wyrzuć. Bierz następną i idziemy tam. Uciekamy. Uciekamy, bo nie było tej muzyczki ostrzegającej przed nimi. Jesteśmy na starcie, więc... Na spokojnie. Musimy tylko uważać, żeby nas nie zaskoczyli. Bo jak ja gadam głośno, to ja mogę nie słyszeć pewnych rzeczy. To jest ta... pół godziny minęło, dobra. Jesteśmy w domu. W pierwszym poziomie powtarzałem to 3 razy, dobra, musimy od niej uciekać. W sumie nie jest to jakieś trudne, ja najprawdopodobniej zacznę nawet i... Tylko kończy mi się świeca, potrzebuję... Tam. Kurczę, nie mogę biec, cholera. No i to jest taka gra, mamy przetrwać do 6. No i tak naprawdę to jest taka okoliczna jakby historia, legenda właśnie o tych dzieciach. Gdzie to było? No i gdzie to się świeciło? Totalnie zero, jestem w kropce. Ale się na razie nic nie dzieje, nie chcę biegać. To jest aż dziwne, że tutaj się nic nie dzieje w tej chwili. Ja nawet nie widzę, gdzie jestem. Ja gram w totalnej ciemności dla... Tam jest pełno tych świeczek, ale ja muszę iść, ja nie mogę biec. Bo jak będę potrzebował biegu, no to nie będę go miał. Tutaj idziemy naprzeciwko świeczki, zaraz sobie ją weźmiemy. Bierz.
Już się powoli zaczyna, już się powoli zaczyna. Już jest o wiele jaśniej, dobra. No i tak naprawdę bardzo mi się spodobała ta gra, bardzo mi się spodobała ta gra. Ja już mam co do niej większe plany. Kto teraz nam wyskoczy? Ta muzyczka zawsze świadczy o tym. Uciekamy. Uciekamy. Na razie. No widzę, jest dość zajadły, ale nie jest szybki niestety. Na szczęście my jesteśmy szybsi. Świeca, ludzie, cały czas. Ale się muszę wrócić na most. Tylko ja najlepiej bym tam pobiegł, tylko zanim mi się wyczerpie. No i znowu mi wyskoczył z tego samego miejsca. Człowieku. Ale biegnie, goni nas zajadle. No ja muszę się stąd wynieść, bo teraz nic nie widzę. Jest, dobra. I bardzo mi się podoba ten klimat, jest po prostu świetny, dość straszny, bo jest mgła. Gdzie jest ta świeca? No ja idę prosto cały czas. Lepsze to niż nic, to jest ta stara świeca nasza, której żeśmy się pozbyli. Ja muszę tutaj poszukać, gdzie tak naprawdę na most ja muszę wrócić teraz, tylko gdzie on jest teraz? I tutaj się, no to żeśmy sobie długo nie poświecili. Tam jest chyba most. No, ja nie wiem, czy to są moje odgłosy, czy tu znowu jest chyba autobus. Ja cały czas jestem w ciemności, ale no niby nie ma jakoś więcej tych ataków. No tak, to jest autobus, ale ja potrzebuję świecy, tylko gdzie tutaj są? I czemu oni mnie nie atakują? Ja jestem w ogóle w szoku, oni mnie powinni atakować. No, jak ja tu mam, kurczę, jakieś rzeczy szukać? Tym razem z buta dostałem. Wiecie co? To przez to, że nie miałem żadnej świecy w pobliżu i się zgubiłem, właśnie to przez to. A już prawie to wygrałem za pierwszym razem, ale cóż, żadnej rzeczy na razie nie mamy, zaczynamy jeszcze raz. I tak naprawdę teraz już się muszę totalnie skupić i muszę cały czas być w tym świetle, bo jednak. Dobra, pierwsza, zaczynamy pierwszą godzinę. Jeszcze raz. Dobrze, że tutaj też mamy nielimitowaną ilość żyć. Dobra, bierzemy to. Ja nie wiem, czy pójdźmy sobie tędy może. Tam jest świeca, autobus od razu. Nie, ja może sobie pójdę w drugą stronę, bo mi by się tu przydało teraz tak naprawdę świeca przede wszystkim. Dobra, ja sobie może pójdę i tam stanę obok tej świecy i poczekam, bo to nie ma sensu łazić. Jak się będzie tutaj ta nam kończyć, no to sobie po prostu ją odpalimy od niej. Coś tam ciemności, nie zrozumiałem pierwszych słów. Odpalę sobie ją od razu. Niech może tutaj będzie. Ja sobie wejdę zobaczyć ten kominek, czy tutaj czasem się znowu coś nie pojawiło. Tutaj nic nie ma, dobra. Wrócę sobie po prostu tam i sobie poczekam w spokoju. Naprawdę bardzo mi się podoba ta gra. Może sobie okrążę ją troszeczkę, pookrążał. Nie będę stał w miejscu, tylko sobie będę pookrążał. Jak ziemia wokół słońca. Jak dwa słońca wokół słońca. Dobra, już tutaj nie będę gadał. A raczej jak dwie gwiazdy wokół słońca, to chciałem powiedzieć. Bo słońce jest tylko jedno, to jest słońce, a my mamy. Dobra, coś mi się zdawało. Bo ja za dużo gadam. Odpalmy sobie ją. Poczekam, aż ta mi się wyczerpie. Bierzemy. Ale naprawdę oni dość rzadko nas atakują. Oni powinni to częściej robić. Chyba że to naprawdę dopiero na późniejszych etapach będą te ataki bardziej zaciekłe i bardziej częstsze. Nawet ze świecą. Klimat jest świetny. Muzyka jest świetna i... No widzicie, płaczę. Widzicie, słyszycie. Tutaj jest ten, tutaj jest ta brama.
wejściowa, ale tutaj raczej nie znajdę nic, żadnych przedmiotów. Świeca! Bo ta nam już się wyczerpuje, ja potrzebuję... Cholera. I to jest właśnie to, że ja zapominam o tych świecach. Jezus Maria, dobra! Ale... słabiej się przestraszyłem niż za pierwszym razem. Teraz muszę tylko... Kurka. Aha, tu jest dom, dobra. Szepty. Wynośmy się tu. Nie ma tu świecy. Nie ma tu świecy. Jesteśmy troszeczkę... z tyłu niestety. Ja muszę biec gdzieś tam, cholera. Całe szczęście, że oni jeszcze tak zaciekle nie atakują, ale dobra, biegnijmy tam. Nie, ja może tam pójdę po prostu, bo... jak będę biec, to... tutaj jest blisko. Podejdę sobie spokojnie. Cyk. Mnóstwo jest tych świeczek tutaj porozrzucanych. To jest taka obozowa chyba zabawa totalna. Szczerze? Ty ciulu jeden, ty żeś mnie wystraszył teraz. A oni są cwani wszyscy. Oj, tutaj mam jeszcze jedną, patrzcie. Pół godziny minęło. I to jest tak samo jak z samochodami w GTA. Gdzie ona się pojawiła, bo ja nie widzę. Jeżeli nie mamy świecy, no to wokół nie ma ani jednej. A jeżeli mamy świecę, to tu się pojawia ich dziesiątki. Ja nie wiem, gdzie ona jest, ja nie mogę już biec, dobra. I ja znowu robię kółko, bo znowu jestem przy chacie, widzicie? I w tej grze, no, nie ma żadnych punktów orientacyjnych w tym momencie. I to też jest fajne, że my cały czas błądzimy i błądzimy. I to nie jest takie proste i właśnie dlatego to jest trudniejsze. Bo my błądzimy, bo my nie znamy swojego położenia i chodzimy w kółko. A zwłaszcza w ciemności, dobra, tutaj mi błysnęło. Idziemy sobie tam. Kurde, tak mi się ta gra ta spodoba. Jezus Maria, weźcie! Dobra, 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 bo chciało nas chyba z zaskoczenia wziąć. Musimy się wynieść. I znowu jesteśmy przy autobusie, autokarze. Wy chcecie, żebym ja się zesrał, czy co? Gdzie była ta świeca? I znowu się muszę wrócić gdzieś tam. Dobra, nawet możemy sobie zapalić zapałkę, żeby w całkowitej ciemności nie chodzić. Bierz to. Tak, podpal. I znowu nas teleportuje. Nawet nie wiem gdzie. Chyba przy moście jesteś. Tak, super, tutaj sobie możemy od razu odpalić. Dzięki piękne, droga dziewczynko. W sumie możemy sobie wejść też na most. Zobaczymy, czy coś tam będzie. Ja nie będę biegł. Uciekajmy, uciekajmy, bo on tak znowu wyskoczył nam prawie na głowę. Tutaj widzę jakaś proteza nogi. Nie mogę biec, dobra. Coraz zajadlej. Coś tam dead było. Muszę znaleźć... Już myślałem, że to jakiś potwór jest. To jest tylko kamień. Już jesteśmy blisko wygranej, tylko ja muszę znaleźć świecę. I za każdym razem, jak znajdziemy przedmiot, to nam się jakieś kwestie właśnie tych dzieciaków wypowiedzą. Jezus Maria! Kurde, weźcie mnie, bo... Jezus Maria! I to jest właśnie to! Oni ci walną tym jumpscarem wtedy, kiedy się tego nie spodziewasz! Kurde mole, ale się czuję świetnie teraz przy tej grze. Chyba lubię strach. Uciekaj. No szlak by was trafił. Widzieliście to? Zakrzyczała mnie na śmierć. Do 3 razy sztuka. Kurczę, teraz to troszeczkę... nie wyszło tak jak chciałem, bo mnie wzięli w kleszcze, no. Dobra, skipujemy sobie to, jedziemy po raz trzeci. Kurczę, ale już było blisko. Bierzemy jeszcze raz. Pójdziemy sobie tym razem może tędy.
kurczę, wzięli mnie w kleszcze, no ten mnie na ten most wygonił. A ta dziewczynka, no niestety również się, że się tak wyrażę, zrespiła. Już coś tam w krzakach chodzi. Tam na tym moście. I znowu jesteśmy przy autokarze, no my chodzimy w kółko. Czy tutaj może coś znajdę? No nie, no tutaj mamy jakiś ten. No są te dwa imiona, czy tutaj znajdziemy jakąś rzecz? Oświeca jest, widzę, że one się respią za każdym razem inaczej, tak samo jak rzeczy w grani, w sensie przedmioty, więc jest to dość dobra metoda. Kurczę, no szkoda, że oni się zrespili na tym moście, w kleszcze mnie wzięli, bo ja bym to przeszedł i najprawdopodobniej brakowało naprawdę paru sekund, żebym przeszedł to. Ja sobie tu poczekam. O Jezus Maria. Ale świetna, po prostu studio Hellbent. No, dziewczynko, czy naprawdę musisz udawać babcię? Babci nikt nie będzie. Nikt nie jest w stanie udawać tak, jak ona to robi, tej. I see you! Ja siebie też widzę, ja siebie też widzę. Chodź tutaj. Chodźcie ktoś do mnie, no gońcie mnie. Powoli mi się świeca wyczerpuje. Ja sobie stanę może przy niej. Troszeczkę głośno jest w tym autobusie. Dobra, lecimy do światła, tylko że ja tutaj zbytnio nie widzę jej, ani jeszcze jednego ataku żeśmy nie doświadczyli, więc tutaj jest ta wieża. No, mi jest ciężko zrozumieć, co oni chcą mi zakomunikować. I tutaj widzę krzyż. Bierzemy sobie ten krzyż. To mamy już drugi przedmiot. Zaraz będzie atak. Kto? Ja nie mam światła. Skoczy mi? Dobra, dziewczynka. Wiecie co? Przeraził mnie trochę ten głos, jak żeśmy podnieśli ten przedmiot. Już myślałem, że ktoś mi po prostu do ucha szepcze. Widzicie, jak on oddycha? No, to jest chyba facet, dorosły już, a nie nastolatek. Panie, błagam cię, idź do tej świecy. Bierz to. Podpal. Podpalmy i zostańmy w świetle, tak? I jedziemy do następnej, tylko musimy najpierw ją wytropić. Ciekawe, co te szepty mówią. Ja tu tego nie rozumiem w ogóle. Zaraz mi wyskoczy, bo już dawno nie było jumpscare'a. Tu jest most. Zaraz mi wyskoczy. Jezu, to mówię! Jasnowidz cholerny! Ja już tak wiecie, mówię, że mi zaraz coś wyskoczy, a tutaj już nie ma świecy. A jednak nie wyskakuje, ale no właśnie, i dlatego się właśnie nie zdecydowałem na to. I nie byłem przygotowany na tego jumpscare'a. I znowu mnie gdzieś przeniosło. I znowu obok autobusu, no ludzie, cały czas te same miejsca mnie wywala. Przeteleportujcie mnie może do domu, co? Ja bym się ucieszył. Ja muszę szukać świecy, bo tutaj nie ma nic. Masakra, ale z każdym kolejnym poziomem będzie coraz trudniej. Jak widzicie, ja pierwszy powtarzam 3 razy. I ten też, drugi powtarzam 3 raz. I znowu gdzieś jestem przy ogrodzeniu. Jest świeca, dobra. Podpalmy ją sobie. Czy tutaj ta ręka znowu wyjdzie? Ja sobie tu poczekam, bo Jezus, no! Wy chcecie, żebym ja zawału dostał? Ale kurde, kocham ten skok adrenaliny, a całe ciary mam na rękach. Ja cię pierdzielę. To jest fajne! To jest po prostu fajne w tej grze. Masakra. Spokojnie, powolutku. To był gong północy, tak, znaczy północy, po pół godziny. Dobra, widzę mocniejszy wiatr. Teraz tak, ja muszę na ten most uważać, bo już się raz nadziałem na kleszcze, więc nie chcę.
uciekajmy. Wiecie co, raz ta muzyka się pojawia przed atakiem, a raz nie. I czemu tak się dzieje, to ja nie mam pojęcia. Ja nie mogę znowu iść tam, bo mnie znowu zaatakuje z powrotem. Masakra, ale to jest świetne po prostu. Naprawdę twórcy taką kreatywnością i pomysłowością się wykazali. Po prostu gra 100 na 10, no tak bym jej dał ocenę. Naprawdę mi się bardzo podoba. Świeca. Potrzebujemy światła. Gdzie ona się pojawiła? My sobie idziemy wzdłuż. Przydałoby się, żeby ona mi teraz puściła. Ja nawet nie wiem, gdzie ona jest. Kemp, dobra. Zbagowało mi się coś, czy co? No nie chce mi się wyłączyć ta muzyka. Musimy uciekać, musimy uciekać. Zapal to jeszcze raz. Żeśmy pół mapy przeszli na tym ataku, no co się stało? No zapal to. Dwie zapałki, trzy zapałki mamy. Ja potrzebuję świecy. Kurczę, nie wiem gdzie iść, bo już widzę 100 światełek. Jezu, no. Ja po prostu to uwielbiam. Bierz tą świecę szybko. Podpal. Kurczę. Mogę najpierw zapalić to. Dobra, mamy świecę. Została nam jedna zapałka. I tak naprawdę my już jesteśmy troszeczkę... Idziemy do kolejnej. My musimy sobie... Tutaj jest, widzę. Podpal ją. Nie, ja sobie tu poczekam, bo to nie ma sensu. Mam jedną zapałkę. Jak ją stracę, to tak naprawdę, no my znowu to przegram. Nie wiem, gdzie on znowu skoczył. Uciekajmy, dobra. Nie myśl, uciekaj, dobra. Wejdź tutaj. Podpal. Poczekamy sobie tutaj, nie? Czy coś tutaj wyskoczy z tego? No, po prostu nie powiem. Nie powiem, klimat jest, groza jest, stres jest, nerwy jest, adrenalina jest, no po prostu to jest wszystko, czego mogę oczekiwać od horrorka, nie? Totalnie wszystko mi się podoba. Teraz się rozglądam na boki i zaraz mi wyskoczy jumpscare. Ja nie chcę od tej świecy odchodzić, bo... Mimo tego, że tam się świeci ich pełno. Bo naprawdę... Nie, nie będę uciekał. Gdzie ona mnie znowu przeniosła? Jest świeca, muszę tam lecieć. Ostatnia zapałka. Bierz. Ostatnia zapałka. Jak nam... Musimy lecieć na most. Musimy lecieć na most. Czekajcie, że muszę po nosie podlapać, bo mnie spędzi. Uciekaj, 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 my już jesteśmy blisko. Wiecie co, im bliżej końca, tym po prostu trudniej jest. Muszę iść z drugiej strony. Muszę iść z drugiej strony. No. Cholera, mnie zablokowało te drzewa tutaj. Tu jest świeca. Podpal. Jest! Udało się, dobra. We were on our way back home and we totally heard something. Totally. Like somebody sleeping. Snoring like a mother trucker. Ojeju. Udało się, najważniejsze, że się udało. Naprawdę wrażenie niesamowite, po prostu wrażenie niesamowite. W Wick trzeba zagrać, żeby po prostu się poczuć jak ten nastolatek, dokładnie. Jeszcze oczywiście gram przy całkowitej ciemności.
Więc wrażenia są jeszcze bardziej. No i oczywiście maksymalnej głośności na słuchawkach, więc wrażenia są jeszcze bardziej takie dosadne, nie? Interview logged. Area map 5 entered into evidence. Druga, ale dobra, ja już nie chcę zaczynać, błagam, ja już nie chcę tego zaczynać. Już mi wystarczy, nie. Do tego sobie przejdziemy oczywiście w następnym odcinku, do trzeciej godziny, a właściwie do drugiej. Jest północ, pierwsza i druga, czyli druga godzina to jest jako trzecia. I udało nam się znowu znaleźć dwa przedmioty, ale nie mamy jednego, czyli w pierwszym i drugim nie mamy jednego przedmiotu. Tu widzę kolejna maska, będzie jakiś plecak i jakaś lornetka chyba. No i cóż, ja wam pokażę może tutaj te przedmioty ogółem, findings. Wchodzimy tutaj do tej chatki, nas przekierowuje, mamy tu Drawings, Evidence, Collection. Czyli tutaj w tej collection chciałem powiedzieć, a mówię kolekcji. Tu mamy te wszystkie przedmioty, które znajdujemy podczas naszej zabawy, pseudo-zabawy. Evidence, tutaj mamy wszystkie jakby... no te wszystkie te pierdoły, te dowody jakby. Ale ja nie będę wam teraz tego pokazywał, ja tylko mniej więcej pokażę drawings. W sumie nie wiem, co to dokładnie jest. Ja to wam po prostu wszystko pokażę dokładnie na sam koniec po prostu tej serii. Jak mówię, 100 na 10 gra mi się bardzo podoba, jest bardzo klimatyczna. Grafikę ma fajną, muzykę ma fajną, oprawę każdą ma fajną, naprawdę. Brawo dla twórców, naprawdę. Postarali się i naprawdę stworzyli coś świetnego, mi się bardzo podoba. Jak najbardziej tą grę polecę każdemu, jeżeli chce się troszeczkę przestraszyć, tak? I ewentualnie podenerwować, jeżeli to powtarza kolejne 100 razy, ale... no cóż to... cóż, takie są moje odczucia z Wick i jak mówię, planuję na tą serię coś większego, w przyszłości oczywiście. No i cóż, co mogę na sam koniec powiedzieć? Tutaj sobie po prostu zakończę. Ja był Renegat, jeżeli wam się to wideo podobało, jeżeli wam się ten odcinek drugi z Wicka, drugi pierwszy oczywiście z Wicka podobał, zostawcie proszę łapeczkę w górę, komentarz pod filmem. Cóż, a jeżeli podoba wam się cała seria, jeżeli podoba wam się gra Wick, jeżeli podobają wam się również inne serie na moim kanale, jeżeli podoba wam się sam kanał ogólnie, jeżeli podoba wam się... no to po prostu, jeżeli ja się wam podobam, że się tak wyrażę już. Jeżeli wam się podoba prowadzący i chcielibyście wspomóc mnie, mój kanał, chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę, to jak najbardziej. Zachęcam również do pozostawienia subskrypcji na kanale wraz z kliknięciem ikonki dzwoneczka. W taki sposób, no, nigdy nie ominą was powiadomienia o każdym nowo przesłanym przeze mnie filmie na platformę YouTube. Cóż, to był Wick. Ja mówię trzeci raz to samo. Ja był Renegat. I cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć, na razie.